Cześć. Hej. Dzisiaj znowu jesteśmy nad jedną z niewielkich rzeczek okręgu kieleckiego. No i co, naszym celem też będą o konie. Mamy w planach rzeczkę, którą już kiedyś widzieliście na naszym filmie, potem jedno starorzecze i kolejną rzeczkę w alternatywie. Dobra, słuchajcie, nie będziemy kłamać, trochę żeśmy już łowili, nie? Trochę łowiliśmy i szału nie ma. A temat wygląda tak trochę, że wiecie, poszedł roztop i w sumie wszystko, co było białego, to się stopiło. I płynie. I płynie i tak trochę ciężko się robi. Taka woda pośniegowa, mało dotleniona, spłynęła wszędzie. To samo, z czym walczyliśmy ostatnio w górach. No, tam było ciężko. Powiem wam, że... jest podobnie. No, tu pewnie jest podobnie, dużo wody wszędzie. No, co jeszcze możemy powiedzieć? No, Kamil nas tam gdzieś wyciągnął, zabrał. Ale tak. W sumie sami chcieliśmy jechać, bo były kiedyś ostatnio fajne ryby. Ale w planach jest kiełbasa, tak biwak. Tak, dzisiaj to jest, wiecie, taki, no, wiecie, świąteczny wypad. No. Także nie spinamy się przede wszystkim nad łowieniem ryb, nie? No nie. Nie, dziś mamy wędki, łowimy, wszystko okej. Ale słuchajcie, chcemy pochodzić, chcemy po prostu gdzieś tam obczaić nowe miejsca. No, obczaić nowe miejsca i tak dalej. Wiecie, no, każdy w te święta posiedział za długo w domu z rodziną. To teraz potrzebuje odreagować. No, także słuchajcie, lecimy i myślę, że chociaż coś tam siądzie, nie? No może ktoś coś złowi, zobaczymy, no. No. Także jesteśmy dobrej myśli. Czterech chłopa z wędkami. Umiejętności są jakie są, po świętach są średnie. Także lecimy, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że chociaż jakąś rybkę da się pokazać, a jak nie, to przynajmniej jakieś ciekawe okolice i tak dalej. Powiem wam, że jest tutaj przepięknie, są lasy dookoła. Napieprza wiatr i ogólnie jest strasznie, ale krajobraz jest ogólnie bardzo fajny, bardzo fajne rzeki, bardzo fajne miejsca. Szkoda, że tak bardzo zaniedbane, może źle powiedziałem. Może niedopilnowane. Niedopilnowane, bo powiem wam, że miejsca są piękne i tutaj nie widać ludzkiej ręki jakoś, żeby się do tego dołożyła, ale też nie widać tego, żeby ktoś się czymkolwiek interesował. Nie ma i z tego, co żeśmy, tablicy. No, z tego, co żeśmy rozmawiali, to po prostu kusownictwo na high levelu jest, nie? No. Gdzie się nie pojawiliśmy, to wzbudziliśmy duże zainteresowanie. No i pełen podziw. No, bo suma summarum na aucie mamy naklejkę Społecznej Straży Rybackiej i w sumie u ludzi to jakiś lęk budzi. No, powiem ci, że tu bardzo duży, u nas to już jest troszeczkę, wiesz, troszeczkę powoli się zmienia. Oswajają. Troszeczkę się oswajają, że są kontrole, że trzeba mieć rejestr wypełniony i tak dalej. No tu niestety, o widzisz, następny klient jedzie. Wygląda to jak wygląda, no nikt się niczym nie przejmuje, po prostu jest wolna Amerykanka, rzeka jest mała. Po prostu powiem wam szczerze, że aż mnie to dziwi, że tutaj są ryby, naprawdę. Byliśmy ostatnio, widzieliście ryby. Teraz jesteśmy, jeszcze nic żeśmy w sumie sensownego nie złowili, ale powiem wam szczerze, że naprawdę jak na to wszystko patrzę i na ilość ludzi, którzy tutaj łowią i się niczym nie przejmują, totalnie żadnym regulaminem, nawet mając przy sobie dokumenty, kartę i tak dalej, to żadnej różnicy nie robi, czy łowimy na jedną, dwie, sześć, pięć wędek, to w zasadzie... Ile masz, tyle łowisz. Ile masz, tyle łowisz. Także co, lecimy przede wszystkim, nie? No. Postaramy się coś złowić. Dobra. Ale woda jest taka, że ryba powinna widzieć w miarę przyzwoicie, nie jest jeszcze, wiesz... Tam się fajna cofka robi za tymi krzakami. Ale tam widzę, że chaszcza wystają. O kurwa. No nie, tam strach. Jesteśmy na rzeczce, na której ostatnio łowiliśmy okonie. Taki wypad. Świąteczny. Można powiedzieć. Ale woda jest troszkę podniesiona. Nie ma reakcji żadnej. Nawet wiesz, jakiegoś skubnięcia. A ty mówiłeś, że coś ci tam skubło? Co? Mówiłeś, że coś ci tam skubnęło? Tu wyjąłem jednego za tym krzakiem ostatnio. Za tym takim dziwnym gałęziem. Nie, stawaj. Teraz zejdę. Tutaj się robi taki, wiesz, warkocz. Fajny, za tym. A teraz mętna woda jest, to nie powinny się płoszyć. Dzisiaj naszym celem też będą głównie okonie. Zobaczymy, czy coś się zmieniło, czy coś się ruszało. Gdzieś tam chwilkę porzucaliśmy, na razie totalna cisza. Czy rzucałem ja, bo Adaś jeszcze wiąże zestaw.
był w sklepie po kiełbasę. Trochę wieje, zimno jest, także stwierdziliśmy, że jakiś element kulinarny z ogrzaniem się będziemy chcieli uskutecznić. No i miejmy nadzieję, że będą jakieś ryby. Woda jest delikatnie pośniegowa. Chociaż ona wydaje też mi się, że ma tutaj takie trochę swoje zabarwienie ciemniejsze. Płynie przez las wyżej, także może jakiś torf czy coś. W razie konieczności mamy w planach jeszcze jedno starorzecze i jeszcze inną mniejszą rzeczkę. Ale wydaje mi się, że tam może być ogólnie już ciężko, bo ona jest ich bardzo płytka. A jakoś tak te odcinki, gdzie jest płyce i te wyższe partie, przynajmniej jak dla mnie, to raczej taka woda wiosenna. A mamy bodajże 28 grudnia, także do wiosny jeszcze chwila. Czyli na co łowię? Mam takiego worma założonego na czeburaszce. No, ktoś obserwuje z roweru nas. Słuchajcie, rybki praktycznie nie reagują. Jest podniesiona woda. Teoretycznie powinno im to pasować i nie powinny się płoszyć, ale... A niestety cały czas bez brania. Temperatura w miarę fajna. Jest dość na plusie. Ale bardzo nieprzyjemny wiatr. Też nie każdy próbuje na coś innego. Ja troszkę większa przynęta, kabin mniejsza. Pickens tam próbuje też na jaskółki. Schodzimy praktycznie cały czas w dół rzeki. Kurde, pierwsze branie. Mieliśmy właśnie branko, a niestety ryba spadła zaraz za krzaków. Ciężko tam podrzucić. Czy coś, spory wiatr i ciężko dobrze wycyrklować rzut, ale niestety tak jakby nic więcej tam nie stało. Temat wygląda nieciekawie, bo totalnie nic się nie dzieje, mimo tego, że w sumie łowimy w czterech. Nikt na razie brania nie miał. Ja mam pierwsze. Zaczep. Adaś idzie w te same miejsca, co ja, też sprawdzę. Ale na razie jest totalnie bez kontaktu. Podejdę pod niego, zapytam, co tam. Muszę się udało mi się odczepić przynętę. Co ciekawe, wzbudzamy całkiem spore zainteresowanie tubylców. Co chwilę ktoś się zatrzymuje, patrzy, co się dzieje, w ogóle ktoś łowi nad rzeką o tej porze roku. Także już postawiliśmy auto bliżej drogi z naklejką Straży Rybackiej Społecznej i podejrzewam, że miejscowi będą mieli jeszcze większą zagwózdkę, co jest grane. Oj, jeszcze ryby zechciały współpracować choć troszkę. To na razie, a z tego co wiem, to nie mamy wam nic do pokazania, bo ja nie złowiłem nic i żaden z pozostałych chłopaków też nie. Ja ściągam powoli równo z prądem, a dać raczej tak pod drugi brzeg. Ja wcześniej też tak łowiłem. Staramy się jakoś te taktyki w miarę zmieniać. My łowimy z Adasiem na takie ciut większe przynęty. Chłopaki łowimy takie najmniejsze paprochy, ale też nie mają wyniku. Ja już po prostu skończyłem szukać w tych dziurach pod drzewami, gdzie ostatnio były wyniki przy brzegu, takich w roślinach. Staram się czegoś dopatrywać. Miałeś branie? Tak, miałem branie. Pierwszy jak podszedłem, wiesz, zaraz za krzakiem i wziął
chwilę go poholowałem i spadł. Ale spod tego drzewa? Tak, spod tego. Znaczy nawet wiesz co, rzuciłem tak na tam, to takie wiesz, spokojne. Ja rzucałem już to oczko, ale tam tylko trawę wyciągałem. Złów, obroń honor. Gdzie jesteśmy na Starorzeczu. A niedługo takie żeremie. Jak na razie faktycznie zero jakichś rezultatów. Ty Andrzej tam odczepia sobie wędkę. Tu ma zarzuconą drugą, tam trzecią. Trzeba mu uwagę zwrócić od razu. Ale na pewno odczepia jedną? Wyciągał tam jedną. No zobaczymy, czy będziemy zarzucał trzecią, czy nie. Nie musimy. Wędkę, ja tędy przejdę. Nie musimy do niego iść, tylko mu powiedzieć. A tam chyba ma trzecią, jeżeli się nie mylę, na konarze leży. Nie. Myślę, że trzeba by do niego podejść i go dobrze postraszyć. Tylko da się do niego jakoś dojść? Z którym on poszedł? Ale tam się chyba kończy? Ej, na trzy wędki to jeszcze jest bardzo uczciwy człowiek jak na te warunki. Panie! Tamta wędka, tam to jest pana? Tamta wędka, tam co leży, to jest pana? Ja nie słyszę. A tam wędka leży. Nie słyszę, bo głuchy jestem. Ma pan tam... Ma pan tam trzecią wędkę? Ja nie słyszę. A dojdziemy do pana? Na około? No, to daleko jest, tak. Ma pan... Halo? Ma pan trzy wędki? Żywce? Tak. Mam. A wie pan, że może pan łowić na dwie? Jak chcecie, to ja tam mam przy samochodzie, mogę wam dać parę. Nie. Chodzi nam o to, że nie może pan... Niech pan nie pokazuje, a dlaczego cztery wędki pan łowi? Wie pan na ile wolno? No. No to dlaczego pan na cztery łowi? No ale nic nie bierze i tak. Wie pan co, to nie ma znaczenia. No, nie bierze. Tylko nie wolno na no, cztery. No dobra, to ja zwinę te dwie. No tak, ja bym radził zwinąć, no, bo no, możemy policję zwinę. Wezwać. No, jesteśmy na nowym miejscu. A Adaś tam z Kamilem próbują szturmować. No, także łowimy dalej. Generalnie jest trochę lipa, bo miałem szczupłego, ale byliśmy nastawieni na okonie i odciął mi zestaw. Teraz już założyłem z przyponem. Adaś tam jakiegoś starego wędkarza prostuje, bo ma za dużo wędek rozłożonych. Zobligował się do złożenia nadwyżki wędek. Kurde, szkoda, bo mieliśmy tego szczupaczka. Prawda, nie był duży, ale mielibyśmy coś do pokazania. Rybę do filmu. Próbuję się przedrzeć na drugą stronę Starorzecza, bo tu lepsze było podejście do wody, przynajmniej tak było widać z drugiej strony. Co dalej? Idziemy przez jakiś taki trochę zalany łęk, mam nadzieję, że nigdzie po drodze nie zrobi się za głęboko, żeby przejść. A miałem szczupaka, ale mi obciął. O kurde, głęboko się robi. Mam w ogóle wodę w butach. Chłopaki tam widzę walczą na drugiej stronie. Mam nadzieję, że się to opłaci i też weźmie mnie chociaż. Bo musiałem pokonać dość długą drogę, żeby stanąć tu, gdzie stoję. Jakieś pół godziny na marsz straciłem. Normalnie Kamil złowił rybę, niemożliwe. No kto? No gajder! Ej, on ma jakieś zaklęte przynęty.
To może być jedyna ryba wyjazdu. Dobra. Wraca do wody. Kurwa, bób! To musiał być bób. Słuchajcie, próbujemy jeszcze na innej rzeczce. Troszeczkę mniejszej. Ale powiem wam szczerze, cały czas to kiepsko wygląda. Jest dużo pośniegowej wody. Ogólnie taka woda bardziej pstrągowa niż okoniowa. Ale mimo wszystko, z tego co wiem, że tutaj raczej nikt pstrąga nie wpuszcza. Jedną opcją złowienia tutaj pstrąga to jest, są jakieś jacyś uciekinierzy z hodowli. Więc raczej się nie spodziewamy. Ale z okoniami też jest lipa. No jak widzieliście, tylko kamień tam jakiegoś okonia złowił. No i tak ogólnie próbujemy, ale wszystko, tak powiem wam szczerze, źle wygląda. Jak byliśmy ostatnio, to naprawdę te okonie współpracowały. Byliśmy co prawda na innej rzece, ale w tym momencie jest tam naprawdę bardzo dużo wody. Jest stan dużo większy niż był. Próbowaliśmy tam gnieść temat, ale powiem wam, że tak naprawdę nie wiem, ja z jakimś tam jednym braniem, niewyciągniętą rybą, poza tym praktycznie nic. Na starą rzeczu chłopaki mali mieli jakieś tam brania szczupaka i tak dalej. No i praktycznie na tym się wszystko skończyło. No już teraz jest późne popołudnie. No i ogólnie ciężko coś wydłubać. No, także mamy zaczep. Niestety szkoda. Ale wiecie jak jest. O, udało się. Kolejne miejsce. Ale jak wiecie, jakoś tu okoni, ale szczupaków nie czuję. Ta woda dla mnie wygląda jak typowo pstrągowa woda. My na dzisiaj już kończymy. No, warunki nas trochę zaorały, pomimo tego, że w sumie to nie jest zimno, ale wiatr wieje i ta woda trochę taka... Co ty gadasz? Warunki fajne, woda trochę kiepska. Nie, trochę kiepska, ja nie lubię jak wieje. No i trochę wieje, ale ogólnie żeśmy się odstresowali, polataliśmy po nowych miejscówkach, fajnie las, ogólnie łąki wszędzie. Spotkaliśmy takiego pana, który łowił na trochę za dużo wędek. Tak, ale Adaś go wyprostował, tak, kontrola była. Tak, go wyprostowali, no i ogólnie... Ale chyba... raczej miłosiernie się z nim obeszli. Nie, no bardzo miłosiernie. Ogólnie z policją nie miał kontaktu, także niech się cieszy do dziś. No i co? No i polataliśmy troszkę po tych rzeczkach, na które nas zabrał Kamil. Miał być dobrym gajderem, no niestety. No, guiding mu nie siadł. Nie, no żartuję. Najpierw byliśmy na tej pierwszej rzeczce, z której mieliście jakiś film z okoniami. Ale w sumie to tam się nic nie działo chyba. Ty miałeś jedno branie, ja chyba miałem jakieś też lekkie skupnięcie. Tak, no ja miałem jedną rybkę i to tak, kurde, chlapnąłem za krzak. Gdzieś tam spadło, gdzieś coś się... Potem poradziliśmy na starą rzeczę stamtąd. A ty miałeś tam szczupłego, nie? Tam miałem szczupłego, ale mi obciął. To. No, znaleźliśmy poroże sarny. No, także troszkę żeśmy polatali. Dzień bardzo fajnie spędzony. Niekoniecznie jakoś tam dużo rybek, ale nawet żeśmy tak myśleli, żeby po prostu... W sumie to jedna na brzegu, Andrzej. No jedna na brzegu. I to jeszcze nie nasza Kamila. Ale wiesz, ale chodzi o to, że wiesz, że nie było żadnej spiny, nie jechaliśmy pod ciśnieniem na jakieś ryby. Taki prosty świąteczny wyjazd. Tak, świąteczny wyjazd. Mieliśmy jakąś taką przerwę świąteczną, wiesz, żeśmy sobie pojechali nad rzekę. W sumie fajnie,
nowe miejsca, ja się cieszę. Ostatnią rzeczkę, którą zaliczyliśmy, no mała rzeczka, ale jak dla nas to ciężej to z pstrągiem i raczej z okoniem i ze szczupakiem, a tak bardziej pstrągiem ją widać. No rzeka ogólnie wygląda bardzo pstrągowo. Powiem wam, że z tego co żeśmy się gdzieś tam dowiedzieli, nie dowiedzieli, że jacyś tam ludzie nam coś mówili, że ogólnie zapomniana przez wszystkich i wszystko. Nie, koła się tymi nie interesują, praktycznie nikt tego nie zarybia, chociaż podejrzewam, że w operatywie jest. No, ale to tak to bywa. Ale tak to bywa i ogólnie to tak wygląda, że panowie łowią tu na wszystko, wszędzie. I jak chcą. I jak chcą. No i ogólnie żeśmy sobie tak przemyśleli, że jeżeli nam się uda, nie wiem, może w przyszłym sezonie, a przyszły sezon to już jest za chwilę praktycznie. No bo mamy 28 grudnia. Troszeczkę się przejedziemy, gdzieś tam postaramy się jakoś, chociaż żeby ktoś wiedział, że wędkarze też tu łowią, nie? No i że straż istnieje. Że straż istnieje, no. No. Także słuchajcie, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, no to już praktycznie chmura idzie. Tak. Będzie pewnie padać za chwilę śnieg. Ale i tak nas obeszło, bo były prognozy, że dzisiaj ma padać, a nas nie, nie my żeśmy sobie tak objechali na sucho. No dokładnie. Także co, trzymajcie się, jeśli chodzi o dzisiaj. Cześć. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę. No i myślę, że następny wypad, nie wiem, mamy plan? Znaczy jakiś tam mamy. Jak coś się tam rodzi powoli coś w głowie. Się rodzi w głowie, może z mniej popularnej metody. Tak jest, czyli już pewnie się domyślacie. Pewnie się domyślacie. Ale tak czy inaczej, do przyszłego piątku i do zobaczenia. Hej.